Siemano, z tej strony oczywiście Kazumi. Witam was w tym pięknym zachodzie słońca. No mniejsza, ale sceneria jest ładna. Jak widzicie po tytule, dzisiaj zrobię sobie shopping z kamerką, także będzie ciekawie i zapraszam was do oglądania. Także, siemano, witam was ja. No i tak, na dzisiejszym shoppingu na pewno, uwaga, zakupię sobie konia. I będzie to koń z przeceny. I chyba tydzień temu na odcinku z aktualizacji mówiłam o tym koniu, więc możecie sobie przypomnieć, albo pomyśleć, może pamiętacie, może nie. Ale się dowiecie, jaki to dokładnie koń był, jeśli nie wiecie. No tak. No ale oprócz tego, oczywiście, jeszcze sobie zakupię jakieś ciuchy. I będą to zarąbiste sweterki do takich fajnych outfitów, naprawdę, tak mi się to widzi. Dlatego mam na oku właśnie fajne sweterki. No i zobaczymy co jeszcze. Może coś jeszcze kupię. No. Zostawcie lajka i suba, jeśli jeszcze nie subujecie. I dzwona, bo warto i zawsze będzie na bieżąco. No, ogólnie mam nadzieję, że odcinek wam się jak najbardziej spodoba. No i co? Ja już tutaj nie przynudzam. Wchodzimy na SSO. To co? Lecimy. Ja w ogóle mam taki fajny właśnie ficik, mi się mega on podoba ten ficik, nie? Taki właśnie pasujący też bardzo do tego sweterka, w ogóle sweterki. Też myślałam w ogóle nad tym siodłem, bo powiem szczerze. Ale tak w sumie to nie wiem. Bo właśnie jakby do tego konia nie pasuje totalnie. Bo on jest już taki rudy, nie? Ale ogólnie jest też bardzo ładny. Znaczy to o głowie też, nie? I ogólnie czaprak. Czaprak, siodło, nie czaprak, sorry, siodło. Jest bardzo ładne, no. Ale ogólnie też kolorystycznie te inne też są przepiękne. Więc tutaj by mi pasował tylko czarny, nie? Właśnie jako o głowie i siodło. Ale ogólnie właśnie czapraki są śliczne bardzo. Może coś jeszcze pomyślimy, może coś kupimy więcej. Bo na ten moment właśnie chciałabym kupić, w ogóle właśnie to się też różni troszeczkę, że to jest takie bardziej o, a to jest takie o. Nie? Mam nadzieję, że widzicie różnicę. Tak, im w ogóle mamy 16 tutaj tysięcy Star Coins. Więc trochę mamy, no i co? Najpierw może zakupimy nowego konia, także... Lecimy na Rancho Starsza. Także dobra, my ogólnie jesteśmy na miejscu. Ja tutaj sobie mam przekąskę. Takie piorniczki korzenne, bardzo dobre. Wiecie, świąteczny klimat, te sprawy. Merry Christmas. I uwaga, będzie to koń American Paint Horse. Ten koń jest tak prześliczny, ale dobra, czekajcie, ja sobie też na początek właśnie zdejmę od razu sprzęt, żeby później nie było problemu, że wiecie, ja chcę kupić i muszę się wrócić, nie? Bo od razu na tego konia właśnie sobie wsiądziemy. W ogóle jestem bardzo biedna w szylingi. A Star Coins jestem bogata. Dobra, także co? Kupujemy. Ja też właściwie myślałam nad grzywą, bo wam powiem szczerze. Właśnie nad tym z takim jednym warkoczykiem jakby, tylko bez ogonka. Żeby nie miał na ogonku, nie? Ale szczerze mówiąc, to raczej zostaje na razie standardową grzywę. Bo ona jest tak nawet spoko. Może z czasem ją zmienię, jeszcze zobaczę. Ale naprawdę ten konik jest prześliczny. Taki mam radę słodki, taki pysio ma po prostu, nie? Taki przesłodki. Dobra, także co? My sobie kupimy teraz. Jeszcze na zadle konia. Niech to będzie młoda klacz. Damy jakieś tutaj jedno częściowe. Może Scarlet. Scarlet to mi pasuje nawet, bo szczerze nie wiem, jak bym to inaczej nazwał tego konia, a na pewno nie mam pomysłu. Myślę, że Scarlet mogłoby jak najbardziej być. Niech sobie będzie, mi pasuje. Także uwaga. Drudum, drudum, drudum. Kupujemy. Jaki ten koń jest przesłodki. Dobra. Dosiądź teraz. Jaki jest przecudowny. Będzie mi to pasować? Zobaczmy. No jasne, że tak. Jaki on jest prześliczny ten koń. Ma to sobie usunięło, to jest puste. Jest niczego. Nie no, przecudowny jest ten koń. Piękno.
Dobra, lecimy w takim razie teraz, uwaga, moi kochani. Lecimy sobie właśnie kupić te sweterki. Też właśnie nie wiem, czy myślałam jeszcze nad tym, czy może właśnie kupić sobie jeszcze takie jakieś tutaj. O, w ogóle ten koń może mieć tetę, fajnie. Też tak właśnie myślę, czy może zielony, czy może niebieski. Ale właśnie jeden z tych sweterków jest niebieski. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać po prostu z tamtym sweterkiem. Bo tak, właśnie wam pokażę. Jeden sweterek jest tutaj. Właśnie taki fioletowy sweterek. Już wam to nawet od razu wam pokażę. Jest to taki, nie? On jest nawet sam przed domem do sweterki. Ja w ogóle nie wiem, gdzie mam taki biały, bo też jest taki cały biały. On jest z zadania w ogóle. Gdzieś tam w chyba Nowej Grani czy gdzieś. Ale on jest tak przecudowny. Ja nie wiem, czy mojego nie mam. Nie wiem, czego kiedyś sprzedam. Nie wiem, była chyba... Po prostu byłam chyba młoda i głupia wtedy, nie? No, w sumie to byłam, nie? No, więc czasem niektóre rzeczy sprzedałam. Ja nie wiem w ogóle czemu i dlaczego, po co. Ale nieważne, dobra. Reszta sweterek jest w ogóle w innych sklepach. Chyba gdzieś tam Dolina Zgórz czy coś. Ale muszę zobaczyć jeszcze właśnie szybciutko jeszcze na SSO Datebase i zaraz do was wracam. Ogólnie wam powiem tak. Właśnie sprawdziłam, gdzie był ten taki niebieski sweterek tego typu. I on jest w Świątecznej Wiosce. Jest właśnie tutaj w Nowej Grani. I też w Księżycowym Sierpia. Także. Właśnie nie wiem, czy gdzieś tutaj nie będą te sweterki. Nie wiem, muszę zobaczyć, bo nie wiem naprawdę, gdzie one mogą być. Może tutaj właśnie będą, zobaczmy. To też jest w ogóle przepiękne takie, nie? O właśnie, tu jest taki też zielony. On jest też przecudowny, ten sweterek w ogóle. I różowy. Ja na ten moment myślę, że bym kupiła sobie ten. Ale w sumie kupmy wszystkie, bo one są przecudowne, te sweterki. W ogóle to też jest ładne. Ale ja mam takie chyba te kosze fioletowe w szafie u siebie, no. Coś takiego mam. Dobra, czyli to mamy. Ale co, zobaczmy tak po prostu z ciekawości, nie? W ogóle, o, tutaj są te ogłowia, tak by the way. Ale no, są to są. No, te stare takie te siodła, nie? Czapraki, yes. Sorry, stu. A to, co tu? Aha, cement. Okej. Okay. Co tu w ogóle? O, jest tutaj właśnie ten fioletowy, który też muszę kupić. Jest przecudowny. To też jest w ogóle ładne. Ja bym też to chciała sobie kupić w sumie, bo bym fajny outfit z tym zrobiła. No, ale myślę, że to kupimy na pewno też. Od razu. Piękny jest ten sweterek. Kolekcja sweterków normalnie. Sumie to też mi się podoba, nie wiem, ale też jest bardzo ładne takie. Kupię sobie to. Why not? Why not? Ładne to jest, naprawdę. Podoba mi się. No, nie wiem, ten jest taki brzydki, nie podoba mi się takie konie, że mają jaśniejszą grzywę od jakby tułowia konia całego i w ogóle umaszczenia, nie? No, także tutaj są... O Jezu, pamiętam ten moment, kiedy były właśnie Islandy, premiera Islandów, no tutaj się stały, tutaj było po prostu... Wtedy była zima, wszędzie było biało, bo wtedy był po prostu śnieg, była zima, było biało. No i pamiętam, że ja tego sobie kupiłam pierwszego, nie? No... Co my tu mamy? Jest taki właśnie żółty, o, ten. Ale dobra, niech sobie będzie, no ja po prostu miała do kolekcji. Tu też jest właśnie, o, taka kurtka klasyczna, co jest, nie? Też jest ładne. Też jest ładne, w ogóle ładne też jest, nie? Powiem wam, że muszę chyba się skusić i najpierw zobaczyć te spodnie. Zanim jeszcze będziemy do stajni, bo... Tu w ogóle jakieś takie żółte. Bo właśnie były te spodnie. Czekaj, gdzie one są? To były te... O, to były te. To były te spodnie. One są przecudowne. Właśnie pasują do tego niebieskiego sweterku. Tylko, że mam fioletowy, nie? Ale to nic, bo jakby różnicy wielkiej nie widać w tym. Bo niestety właśnie... Takich z fioletowym, jakby wiecie. Żeby były takie... O, tutaj to nie ma takich niestety. Niestety takich nie ma w ogóle. Ale są takie, one są spoko i myślę, że sobie je kupię właśnie. Bo one tutaj fajnie wyglądają. Tak, dobra, kupimy sobie ten, w takim razie kupimy sobie właśnie te. I w ogóle zobaczymy, jak to będzie fitować ze sobą. Gdzie ja mam ten tutaj? Aha. Okej.
Czy ja tu mam coś lepszego? Takiego, żeby po prostu aż pasowało mi tutaj, no. No powiem wam, że po prostu chyba nie. Chyba nie mam. Takiego, no. Znaczy to było nawet by spoko, nie? Dobra, w ogóle jakiś taki zielony tutaj mnie taki outfit, nie? Ale może być. Mi się nawet podoba. Nie? Fajny jest. Tylko ja bym na razie ten niebieski takie bym wzięła, nie? W ogóle nie wiem, ale bardzo znajomie jakby przypomina mi to coś, ten look ogólnie, nie? Tak jakby... Atakama V2. Nie no, oczywiście sobie żartuję, nie? Ale bardzo podobna jestem. Przez te włosy. No, także Atakama... Masz konkurencję. Tak, od dzisiaj jestem Atakama V2. Oczywiście sobie żartuję, tak, kochamy cię całym sercem. Wszyscy. No, także dobre. Właśnie, szczerze wam powiem jeszcze, że właśnie Ata też miała takie fajne spodnie. Nie wiem przypadkiem, czy one nie będą właśnie w... przy torze baronowej. Więc idziemy zobaczyć, bo właśnie bym je też kupiła. I bardzo chętnie bym je właśnie jakby wykorzystała z jakiegoś outfitu. Wykorzystała, więc to... Zobaczmy w takim razie. No właśnie powiem, że tutaj powinny być te spodnie, bo te niebieskie były właśnie na przykład w tamtym, tylko że kupiłam je w globalnym, nie? Ale nie ma, nie wiem dlaczego. A one są fajne bardzo. No ale właśnie ich nie ma tutaj nigdzie, nie wiem dlaczego. Może na mnie w szafie, może kupiłam je, ja nawet nie wiem. To byłoby ciekawe nawet. Jestem po prostu świetna. Kupiłam je już, bo ja kupiłam ten cały zestaw jakby, nie? No po prostu... Nie jesteś pana Trunchia, świetna jesteś po prostu, no. Świetna. A i w ogóle ten sweterek też bardzo ładnie, no zobaczcie sobie. Dokładnie tak pasuje, nie? Kolorystycznie bardzo. Także kochani, z tego odcinka to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek jak najbardziej wam się podobał i że było wiele ciekawiej, bo właśnie była kamerka. No, także zostawiajcie łapeczki w górę, komentarze. Suby, jeśli jeszcze mnie nie zrobicie, to koniecznie subujcie, bo myślę, że naprawdę warto. No i zostawcie dzwona, żeby być właśnie na bieżąco z moimi fajnymi oraz ciekawymi materiałami. Także widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się i do następnego!